Panie trenerze, większych emocji przy tym losowaniu nie było, bo no dla nas to jeszcze nie są chyba takie progi, którymi mielibyśmy się denerwować. Przede wszystkim nie mamy wpływu na to, co nam los przyniesie, więc to nie ma co mówić o emocjach, tylko jest takie zniecierpliwienie, jak logistycznie, jak sportowo do tej sprawy podejść. Trzeba będzie najpierw logistycznie troszkę się pogimnastykować, bo nie dziś wiemy, kto z kim gramy. Trzeba będzie poczekać, jak pan myśli, na kogo trafimy. Tak naprawdę nie chcę wyrokować, natomiast są to dwa kraje w Unii Europejskiej, to już nam ułatwi troszeczkę logistykę. Natomiast musimy być dobrze do tego przygotowani. Te oba zespoły są w sezonie, więc będzie można je oglądać. Zatem tą rywalizację tych dwóch zespołów też będziemy mogli zobaczyć. Ale wszystkie detale będą bardzo ważne, chociażby to, że jeden z tych zespołów na naturalnej trawie, a drugi na sztucznej, więc nie wiemy, czy rywalizacja nie odbędzie się na sztucznej trawie. Czyli już pan trener zasięgnął trochę wiedzy o rywalach? No natychmiast moment, w którym dowiadujemy się, z kim możemy grać, jest momentem rozpoczęcia przygotowań, także to rozpoczęło się jakieś kilka chwil temu. Proszę powiedzieć, dalszy wyjazd do Reykjaviku, trochę bliżej do Tallina, czy logistyka tutaj ma znaczenie, czy przede wszystkim piłkarski rywal, który bardziej by nam odpowiadał? Tak naprawdę nie ma co wyrokować, to nam bardziej odpowiada, my musimy grać dobrze, zarówno z jednym, jak i z drugim rywalem, po to tu jesteśmy, rozpoczęliśmy zgrupowanie i my mamy grać lepiej niż w poprzednich latach i tak na tyle dobrze, żeby pokonać obydwu rywali. Mówię, że awans do grupy w Lidze Europejskiej jest dla pana takim celem do spełnienia koniecznym, czy to prawda? Może pan potwierdzić takie plotki, które dziś się pojawiają w mediach? Co, czy koniecznym, tak naprawdę nie jest pytanie do mnie, natomiast na pewno chcemy to zrobić. Rozpoczynamy w tym sezonie walkę na trzech frontach i w każdej z tej rywalizacji chcemy iść jak najdalej. W zeszłym roku na zgrupowaniu miał pan duże kłopoty kadrowe. 10-12 zawodników czasem trenowało, to się chyba przełożyło później na europejskie puchary. W tym, rozumiem, będzie lepiej. Kadrowo lepiej zdecydowanie wyglądamy dzisiaj w zajęciach. Wziął udział 19 piłkarzy z pola i 4 bramkarzy. Tak naprawdę nie ma Łukasza Teodorczyka jeszcze z nami, nie ma Barego, Douglasa i Keby, Ciseja, Mohamed Keita jeszcze indywidualnie, ale to tam kwestia jest kilku dni, więc jak ci piłkarze dojdą, będziemy jeszcze mocniej, oby tylko reszta zawodników było w pełni zdrowia. To ostatnie pytanie, jest pan zadowolony z tego losowania, czy tak przeszło i trzeba żyć dalej? Jestem zadowolony z racji tego, że nie musimy gdzieś w dalekie kraje nieznane nam wyjeżdżać. O tych krajach, które o tych zespołach, które wylosowaliśmy też nie mamy jakiejś wielkiej wiedzy, ale myślę, że tutaj przede wszystkim ta logistyka, grając co 3 dni, bo Ekstraklasa też się zacznie od razu w niedzielę, będzie bardzo ważna.